pomyślał, że tak blisko związana jest wiertarka z łukiem i ogniem. Dziś obecna w składzie każdego majsterklepki, zasilana prądem elektrycznym z wymienianymi wiertłami, które mogą wiercić w praktycznie każdym materiale, wydaje się sprzętem na miarę XXI wieku. I jeśli jeszcze można by w jej szybkich obrotach w twardym materiale dostrzec zaczątki ognia, wszak tarcie wyzwala ciepło. Pierwszy dym. To połączenie z łukiem wydaje się nieprawdopodobne. A jednak pierwsze wiertarki pojawiły się na świecie w pewnym sensie jako łuki. I to już w początkach ludzkiej historii. Kiedy ludzie odkryli, że tak potrzebny im ogień można skrzesać samemu, oprócz iskier powstających w wyniku uderzania kamieniem o kamień, rozwinięto pomysł szybkiego pocierania dwóch drewienek o siebie. To pocieranie było prowadzone za pomocą wiertarki. Większy kawałek drewna kładziono, mniejszy ustawiano w pionie nad nim. Owinięta wokół cięciwy mniejsza belka przy poruszaniu łukiem w przód i w tył obracała się. Wwiercała w leżące drewienko w bardzo szybkim tempie. To pokonywanie tarcia z pomocą dużej siły i szybkości sprawiało, że na miejscu styku pojawiał się właśnie ogień. Jak widać, pionowy patyk działał w tym wypadku jak wiertło, zaś łuk był napędem tej pierwszej wiertarki. Tego typu rozwiązanie utrzymało się przynajmniej do średniowiecza, a w każdym razie do tego czasu uległo niewielkim tylko zmianom. Oczywiście zrozumiano, że wiercić można nie tylko po to, by otrzymać ogień, ale i po to, by w czymś zrobić otwór. Wydaje się, że umiejętność ta przydawała się zwłaszcza w wytwarzaniu wszelkiego rodzaju ozdób, które należało potem powiesić. Pierwsze wiertła nie były tak specyficznie żłobione, jak ma to miejsce w wiertłach dzisiejszych. Ostro zakończone na czubku, zwykle wykonane z krzemienia, drewna czy kości zwierząt miały o tyle utrudnione zadanie, że wywiercony materiał należało co chwila usuwać. W wiertłach udoskonalszych poprzez specjalne rowki, w tak zwanych wiertłach krętych, wszelkie wiórki i skrawki wędrują wzdłuż skrętów poza wiercony materiał. Udogodnienie to jednak jest zasługą Szwajcara Giovanniego Martignoniego i datuje się je na lata 60. XIX wieku. Wcześniej wiertarki przeszły pewne zmiany w związku z tym, że nie tylko cieśla potrzebował w swojej pracy wiertła. Okazało się ono niezbędne w tym momencie dziejów, w którym na scenę wkroczyły armaty. Ich długie lufy, przez które wędrował wystrzeliwany pocisk, należało oczywiście wywiercić. Taka praca wymagała ogromnej siły i często napęd bywał albo wodny, albo wielokopytny. Popularność ręcznych wiertarek, w których wiertło wprawiano w ruch za pomocą specjalnej korby, nie słabła i w XX wieku. Te powszechne w każdym warsztacie sprzęty przypominały nieco maszynki do mięsa, a ich użycie, jak widać na dawnych obrazach, przypisywano także najsłynniejszemu z cieśli, świętemu Józefowi. Dziś, kiedy wszystko można kupić w stanie gotowym, wiertarki i tak są jednymi z najlepszych zabawek dla dużych chłopców. Niejeden mąż wierci żonie dziurę w brzuchu i kombinuje zmiany w domowym budżecie, byle tylko otrzymać wymarzoną wiertarkę. Ogień domowej awantury jest nieobcy takim poczynaniom. Cóż, wiertarkom nadal do płomieni niedaleko.